Rozumiecie? Oni potem pokazali, że to jeszcze będzie broni można złapować i będzie można spację na niej skać non-stop i będzie to dobrze wyglądać i za darmo. O matko! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spiralus i witam wszystkich po Exile Conie, a jest po czym witać, bo naprawdę, no działo się grubo, były emocje, była impreza, były zaskoczenia i pozwólcie, że w tym filmie jako delikatnie rzecz biorąc lekko rozczarowany fan Diablo 4, pozwolę sobie z mojej perspektywy powiedzieć wam, co się działo i czego się dowiedzieliśmy. Ale zacznijmy od początku, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film, ale no generalnie w miniony piątek, 29 lipca, odbył się ExileCon. Wszyscy z wypiekami na twarzy oczekiwali nowości na temat Path of Exile 2. Trochę też odnośnie nowej ligi, ale jak najbardziej wszyscy kurde tutaj czekali i prosili się i wierzyli, że dostaniemy grube info o POE 2. I czy tak się stało? Mój Boże, i to jak jeszcze? Chyba wszyscy byli zadowoleni, prócz Blizzarda, jeśli to oglądali, a wiem, że oglądali, bo nawet potem pan Pipiora skomentował na Twitterze, że no, dobra robota, oglądałem. Dobrze, brawo, ładnie wam wyszło. Tak, tak, fajnie, naprawdę tutaj z kolegami z teamu, co Diablo robimy, oglądaliśmy. Super, świetna robota, tak, także... Ale więcej o tym, jak i dlaczego może się zdenerwować Blizzard za chwilę. Najpierw przejdźmy do rzeczy i do omawiania szczegółów. Słuchajcie, ja wielokrotnie podkreślałem, że ja jestem żywnie zainteresowany POE i tym, jak się POE rozwija. I pomimo, że z trudnościami, ale wielokrotnie próbowałem podchodzić do POE 1, bardzo czekałem na POE 2 i liczyłem na to, że to będzie mój taki świeży start do serii i takie świeże podejście i że... Już teraz wiem, że da mi to, czego Diablo póki co nie dało, ale no jakby cały czas nie wiedziałem dokładnie, z czym to się będzie jeść. No i jak to się okazało, jest dobrze. A jak bardzo dobrze jest, to jest na tyle dobrze, że moja największa obawa została rozwiana, bo już na samym początku dowiedzieliśmy się, że Path of Exile 2 rozrosło się do takich rozmiarów, że nie będzie to już aktualizacja do POE 1 i tak naprawdę POE 1,5, tylko dostaniemy osobny, pełnoprawny tytuł ze swoimi klasami, mechanikami, z nową grafiką, nowym wszystkim. I to jest to, o czym mówiłem w moich poprzednich materiałach, że to by mogli zrobić, bo uważam, że robienie wielkiego patcha będzie mylące, nie da takiego powiewu świeżości i odcięcia i co. I posłuchali mnie, znaczy wiem, że mnie nie posłuchali, bo nie czytają mi w myślach, ale jestem mega zadowolony, że taką decyzję podjęli. No i teraz, jeżeli zapytacie, czy to dobrze, czy to źle, moim zdaniem jest to super, ponieważ będziemy mieli jasny podział na dwie gry i przy czym od razu zaznaczyli, że Path of Exile 1 nie zostanie porzucone, będzie miało wsparcie jeszcze w najbliższym czasie i kolejne ligi, ale też przemycili ważną wiadomość, że POE 2 będzie jakby na tym głównym talerzu, tak, jeśli chodzi o podania gamingowe i będą się na tym skupiali i z czasem będą swoją uwagę właśnie przesuwać głównie do POE 2, co jest naturalne, bo jest to nowszy, świeższy projekt, który ma za zadanie koniec końców za parę lat moim zdaniem całkowicie wyprzeć z egzystencji POE 1, pomimo, że jest część graczy, którym się to nie podoba. Nie wiem, trochę się dziwię. Ale dlaczego im się nie podoba, spróbujemy do tego przejść za chwilę. No i czego się dowiedzieliśmy? Dużo osób tutaj liczyło na ogromną taką ciekawostkę i taki zastrzyk energetyczny, że o Jezu, POE, zaraz beta dwójki, zaraz dostaniemy premierę, pewnie na koniec roku i ten... No i nie do końca. Zresztą z tego, że POE się rozrosło do dużych rozmiarów i zaprezentowali niesamowicie ciekawe feature'y, o których wam powiem za chwilę, no musieli troszeczkę przesunąć swoje plany wydawnicze, ale uważam, że nie ma w tym nic złego, bo jeżeli to, co chcą zrobić, naprawdę się uda, wszystko zapowiada się, że tak będzie, no to niech mają tyle czasu, ile potrzebują, bo to będzie coś niesamowitego. Z dat, którą dostaliśmy, to, że czerwiec, lipiec przyszłego roku ma się pojawić zamknięta beta. Także no, prawie rok czekania na zamkniętą betę. No i wtedy ludzie spekulują, że faktycznie koniec potem kolejnego roku albo wrzesień, październik to będzie taki okres, kiedy się pojawi POE 2
już tak oficjalnie, jeżeli oczywiście nie wynikną jakieś przeszkody, problemy, czy opinia graczy, z którą Grinding Gear Games tak się liczy, nie zasugeruje jakichś istotnych zmian, które twórcy mieliby wprowadzić. Ale jeżeli nic się nie zmieni, no to myślę, że ten czerwiec, lipiec, przełom czerwca, lipca dostaniemy zamkniętą betę, później jakoś pod koniec sierpnia może otwartą, albo jakąś na specjalne zaproszenia, może coś takiego. I myślę, że ten listopad, koniec października, początek listopada może być realny. Chyba że zdecydują się na bezpieczny grudniowy termin, gdzie ludzie powoli będą się zbliżali jakby na wakacje świąteczne. Jakby ten sezon tych listopadowych grubych kotletów premierowych się skończy, będą mogli spokojnie tam swoje okienko wydawnicze zrobić. Ale to wszystko jest może chyba i gdybanie. Powiedzmy o tym, co wiemy na pewno. Pokazali zwiastun z klasami do POE 2 i powiem wam, jestem miło zaskoczony, bo dostaliśmy postać Huntress, czyli po prostu, nie oszukujmy się, wykorzystali lukę po tym, co Diablo nie zrobiło i dali nam Amazonkę. I po prostu wygląda kozacko. No de facto nie ma co tu dużo powiedzieć. To jest po prostu Amazonka. To jest dopieszczona, dokokszona, fajna Amazonka, która oprócz tego może jeszcze tam chyba crossbowy nosić i parę, które też są zresztą nowością w POE. No i ta lanca, taka ta dzida, i może biegać z tą dzidą i tymi javelinami rzucać i prądem walić, i może zasadzać te javeliny w podłogę i przeciwnicy mogą się na nie nadziewać i umierać. No masę fajnych umiejętności ma. Zresztą widzieliśmy to, bo Kryparian miał okazję pograć nią tam 40 minut. No i wyglądało to naprawdę dobrze. Wyglądało to naprawdę dobrze. Także mamy ją, mamy z nowości jeszcze druida. Będzie druid i po prostu tak zacząłem, że będzie misiu i będzie można się zmienić w misia, to od razu mi się takie zrobiło takie, oho, misiu w wykonaniu POE to może być coś naprawdę soczystego. Nie będę też omawiał dokładnie wszystkich zmian i wszystkiego, co pokazali, jeżeli chodzi tutaj o nowości klasowe, bo jakby są, macie zresztą zwiastun, na którym pokazali je i są od tego jakby bardziej specjalistyczne kanały, które wam powiedzą jakby co to może znaczyć. Ja jedynie mogę powiedzieć, że wygląda te 6 klas bardzo ciekawie, no bo będzie tam jeszcze Templar, będzie Witchka. Także no naprawdę, no jestem podjarany, wygląda to naprawdę dobrze, no i sam Warrior, o Jezu. Ten Warrior wygląda po prostu tak mocarnie. Mam nawet dostać takie ładowane ataki i te doskoki. Po prostu wygląda jak taka maszyna śmierci. Także no, dobra, no nieważne, jaram się w każdym razie niesamowicie. Przechodząc dalej, prócz tych klas, poznaliśmy zupełnie nowe systemy i takie nowe rzeczy, które są nowością w serii. Trochę masło maślane, ale już mówię, o co chodzi. Zacznijmy od tego, że pojawi się gold, czyli będziemy mieli walutę. I teraz dużo osób było takie, o Jezu, po co ten gold? Przecież mamy waluty w postaci tam tych różnych papierków, itemów i tak dalej, orbów. I jasne, że tak, jakby to nie zniknie, ale taką główną, bazową walutą stanie się gold, który znacznie zmniejszy syf w ekwipunku. Dlaczego? No bo do tej pory POE 1 generuje masę useless itemów, które musimy podnosić i sprzedawać, żeby właśnie mieć nazbieraną walutę, za którą będziemy mogli potem u vendorów coś kupować, wymieniać gemy, nie gemy, buteleczki, flaski. No i to jest takie, generalnie sami wiecie, jeżeli graliście w POE 1 kiedykolwiek, no to biegniecie kawałek, parę mobów, jeden jakiś miniboss, kilka elitek i musicie dać portal do miasta, bo macie pełno syfu. Nawet jeżeli używacie loot filtrów i nawet jeżeli wszystkiego nie zbieracie, to prędzej czy później no musicie się tepnąć i musicie coś tam pozbierać. Teraz tego problemu nie będzie, bo owszem, loot będzie leciał, ale raczej będą to już takie bardziej konkretne rzeczy, a przeciwnicy po prostu będą dropić gold. Uważam, że to jest spoko. Spoko rozwiązanie. Sprawdza się w innych grach, także tutaj akurat jak najbardziej na plus. A co jeszcze na plus? Słuchajcie, będzie odskok. I teraz tak, można powiedzieć, o, zobaczyli, że w Diablo jest. To teraz będzie tutaj, w Path of Exile 2. No, ale tu będzie taki lepszy odskok, bo tutaj, drodzy państwo, odskok nie będzie miał limitów. Będziemy mogli spamować naszą spacją, masz miło. Nie będzie tak, że będzie odskok, cooldown i kupa. Nie, jak będziemy chcieli, będziemy mogli cały czas się nim bawić. I mało tego, odskok pozwoli nam na kancelowanie animacji, czyli tak zwane animation canceling, które
no, pozwoli jakby przerwać tą wizualną część danego casta i trochę przyspieszyć rozgrywkę, co można bardzo fajnie wykorzystać taktycznie. Kolejnym bardzo, bardzo ciekawym elementem będą weapon swapy. I tak były one wcześniej dostępne, ale teraz weapon swapy są o tyle istotne, że spora część broni będzie miała już swój bazowy skill. Na przykład grając czarodziejką możemy mieć staffa, który domyślnie wali na przykład z flameballa i możemy mieć drugiego staffa, jakiegoś tam ice staffa, który zadaje jakieś tam, nie wiem, obrażenia od lodu, gdy go użyjemy. No i spoko, ale czy to jest wszystko, że będziemy mogli zmieniać bronię i raz moim podstawowym atakiem będzie lód, raz prąd albo ogień? Ha, otóż nie. Drodzy Państwo, poszli o tyle dalej, że jak sobie wejdziemy w nasze drzewko pasywów, to będziemy mogli część skilli poświęconych na przykład prądowi przypisać pod naszego prądowego staffa, a część ogniowych skilli pod naszego ogniowego. I jak będziemy swapować nasze bronie, to będzie się też zmieniał zestaw pasywnych skillów. Także to jest tak mindbending i to jest tak grube, że po prostu wtedy zrobiłem tak, upuściłem mikrofon i powiedziałem koniec, nie ma co zbierać, wstępnie POE 2 pozamiatało. Oczywiście to nie jest tak zrobione, że będziemy mogli mieć, nie wiem, różdżkę i dwuręczny miecz i sobie tak przypisać skille, że używając różdżki będziemy magiem, a używając dwuręcznego miecza będziemy warriorem, będziemy tam walić melasowy damage. Nie, to jest bardziej sprecyzowane pod te konkretne umiejętności i skille jakby związane z mocami, z bronią, której używamy. Także tutaj spokojnie, myślę, że aż tak daleko oni nie popłyną, choć no nie ukrywam, że pokazali trochę tylko, więc jak to ostatecznie się rozwinie, czy ewoluuje, czy będą jakieś zmiany, nie wiemy, ale na tę chwilę wygląda to bardzo obiecująco. No co jeszcze? Grafika, super. Klimat, wyglądało naprawdę to wszystko nieziemsko. No i co najważniejsze, rozgrywka została spowolniona. Teraz będziemy trochę dłużej bili moby, będzie ich trochę mniej, bossowie będą trudniejsi. Dużo osób porównywało obecny styl POE 2 do takiego trochę Souls-like'owego klimatu, gdzie będzie trzeba właśnie stosować uniki, dodge role i tak dalej, za pomocą właśnie naszej spacji, właśnie kombinować ze swapowaniem broni. Czy to jest dobre? No ja uważam, że w pewnym momencie POE 1, jak już tak było się na takim prawdziwym endgame'ie, no to wyglądało wręcz absurdalnie, jeśli chodzi o tego speeda i to tempo rozgrywki i to, co się działo na ekranie, to można było dostać oczopląsu, bo postać, która skakała, robiła piu, 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 wszystko wybuchało, miliony mobów i ten, to dla mnie to było aż za bardzo przegięte, chociaż rozumiem, że to może się podobać. Dlatego tu, jeżeli rozgrywka trochę zwolni i trochę nabierze takich taktyczności, dla mnie super. Oczywiście nie za bardzo, bo nikt nie lubi wolnych gier. A propos wolności i tematów, których nikt nie lubi, POE powiedziało, że praktycznie żadne skille, żadne umiejętności nie będą miały cooldownów. Jej! I teraz tylko pomyślmy, czy jest jakaś inna gra, gdzie ludzie narzekają na cooldowny? No nie wiem, jak wam przyjdzie do głowy, możecie dać znać w komentarzach. W każdym razie w POE 2 cooldownów nie będzie. Będziecie mogli tak długo klikać, jak będziecie mieli na to resursy, albo jak będzie wam to pasowało. A jak wiecie, flaszki są i flaszkami będzie można dalej uzupełniać, na przykład manę, jak nam szybko zjedzie. Ale nie będzie już flaszek na speeda. Tak jest, drodzy Państwo. Wszystkie flaszki wpływające na movement speed na tę chwilę zostały wyeliminowane i w POE 2 nie są planowane. I teraz dla niektórych może być to szoker, ale z drugiej strony, skoro chcieli troszeczkę zwolnić tempo gry, dodać trochę taktyczności, trochę takiej RPG-owości Souls-like'owej, i mamy przy tym odskok, doskok, który sam z siebie już daje trochę takiego żywszego feelingu gry. Dla mnie spoko. Jeżeli to dobrze zaimplementują i nie będzie to miało takiego wpływu i poczucia wolności, takiego wolności, w sensie, że wolno się będzie szło, jak najbardziej. Tym bardziej, że wydaje mi się, że wciąż będą przedmioty, które będą dawały jakieś buffy do speeda, do poruszania się, albo do cast time'ów, to wiadomo, że będziemy szybciej bić, więc jakoś tu jestem spokojny.
Fajne jest też to, że grali na żywo. Grali na żywo, przed taki wesoły chłopaszek, pokazał tam kawałek gameplayu, nawet się wywalił na jednym bossie, więc było śmiesznie. I muszę powiedzieć, że naprawdę wyglądało to ciekawie. Wyglądało tak bardzo, bardzo mrocznie. Wyglądało, jakbyśmy dostali takie Diablo 2, w sensie naprawdę, wyglądało to, jakby Diablo 2 dostało kontynuację bezpośrednią we współczesnych czasach, czyli no dobra, możecie nie rozumieć, że to jest trochę confusing, ale tak wyglądało, jakby ktoś po prostu postanowił dać drugą część Diablo 2. O, ci, co mają zrozumieć i kumają, wiedzą. Po prostu było mrocznie, było klimatycznie, co miało być złożone, było złożone i rozbudowane, co miało być proste i intuicyjne, było proste i naprawdę wyglądało to dobrze. No zresztą, słuchajcie, co mam wam dużo mówić, ten gameplay, który udostępnili niektórym twórcom, którzy byli na ExileConie, no, pokazywał, jak się przemieszcza między mapami, między poszczególnymi rozdziałami. I co się przemieszcza? Uwaga! Karawana. Jedziemy wielką karawaną z naszymi NPC-ami, kupcami. Poznajemy nowych kupców, nowych NPC-ów i przemieszczamy się wielką karawaną. Brzmi znajomo? No, i teraz oczywiście zapowiedzieli też nową ligę, która będzie gdzieś tam w połowie sierpnia, już tam za jakieś 2 tygodnie plus minus od dzisiaj. I ta liga zaoferuje taki tryb bitw a la TFT, coś w ten deseń. Przyznam szczerze, byłem trochę tak zahajpowany po E2, że nie przywiązywałem specjalnej uwagi, ale jak będziecie chcieli, postaram się trochę wczytać i mogę wam nagrać osobny materiał, chociaż tak jak mówiłem, nie czuję się na siłach, żeby udawać i robić z siebie specjalisty od PoE 1. Bardziej chciałbym tutaj sobie pogadać o PoE 2. Ale na streamie, na Twitchu, tutaj Twitch TV Spiral z GTM, gdzie się teraz wam wyświetla, a linki są poniżej w opisie filmu, no to na tych streamach mam w planach pograć trochę w PoE 1, tak? Spróbować tak teraz na spokojnie dać taką szansę z głębokim wdechem i zrobić taką serię, znaczy spróbować dojść, zagłębić się w te mechaniki i poznać trochę bardziej tą grę, nie zniechęcając się tak szybko, jak już tam wchodzę bardziej w grę. Także zapraszam. Wpadnijcie też na live'y, tam sobie gadamy. Miło jest, fajnie jest. A ja wam powiem, naprawdę mam duże oczekiwania, ale żeby było jasne, ja już raz popełniłem błąd, przesadnie się hajpując i jarając na Diablo 4. Drugi raz tego błędu nie popełnię. Będę się hajpował, będę się cieszył, ale będę trzymał zdrowy dystans. I teraz, żeby było jasne, ja nie staję się teraz nagle z dnia na dzień przeciwnikiem Diablo 4. Nie usłyszycie ode mnie, że Diablo 4 to jest zła, słaba, niedobra, brzydka gra, nie grajcie. Nie. Ja dalej uważam, że Diablo 4 jest przyjemne, można się w nim dobrze bawić. Sam się w nim od czasu do czasu dobrze bawię. Po prostu ma błędy, które dla wielu graczy, w tym dla mnie, powodują, że zbyt dużo czasu nie jestem w stanie przy tej grze spędzić bez jakiejś tam dozy irytacji, w zależności od tego, co robię. Więc ja będę dalej trzymał kciuki za twórców Diablo, że uda im się przezwyciężyć problemy i bardzo bym chciał, żeby nim premiera PoE 2 ujrzy światło dzienne, żeby Diablo mogło być chociaż w jakimś stopniu potencjalnie konkurencyjne, albo że można je dać w zestawieniu tak uczciwym, no tutaj Diablo 2 podejmie rękawice, zawalczy z PoE, a nie, że za rok dostaniemy masę artykułów, że Diablo 4 zgniecione, PoE 2 wygrało, bo już teraz tak mówią, że Diablo do śmieci, PoE najlepsze. Ja się zgadzam z wieloma argumentami, że Path of Exile 2 zapowiada się rewelacyjne i będzie ogromnym pretendentem do tego, żeby zgarnąć koronę króla ARPGs. I że przyciągnie wiele też nowych graczy z racji tego, że jest to osobna gra. I Diablo myślę, że ma w tej chwili duży problem. Oni o tym wiedzą. Znaczy już mieli problem zanim był ExileCon, ale no moje podejrzenia odnośnie ExileConu się po prostu sprawdziły, że no mają jeszcze większy. Czy z tego wyjdą? Czy sobie poradzą? Nie wiem. Ja mogę wam powiedzieć jedynie tyle, że słyszeliście, co dzisiaj mówiłem o Path of Exile 2. Jeżeli są tacy z was, którzy się interesują, pewnie już wcześniej wiedzieli, co pokazali albo oglądali na żywo. I dodam wam tylko jeszcze jedną rzecz.
ta gra nadal będzie darmowa. Ja... Owszem, będziecie mogli sobie kupić kosmetyki, czysta sztaby, pewnie. Ale generalnie będzie darmowa gra. Ona będzie kosztowała 100, 200, 300, 400 zł. Ona będzie za darmo. Zostawię wam z tą myślą. To nie jest złośliwość ani przytyk. Zostawię wam z tą myślą i chętnie poczytam w komentarzach, co wy macie do powiedzenia, jak wam się podoba Pawłowek Zaj 2, jakie wy macie oczekiwania. Czy ktokolwiek z was jeszcze po tym, co zobaczyli, da szansę Diablo? Czy może już w ogóle przerzucacie się na PoE albo inne RPG? Koniecznie napiszcie, ale jeszcze bardziej was proszę, zasubskrybujcie, bo jest spore grono z was, które regularnie ogląda film, a nie subskrybuje. Także zostaw suba, zostaw łapkę w górę, pokomentuj i zapraszam cię na kolejny film. I zapraszam cię na moje live'y na Twitchu, także ja lecę dalej kontemplować i myśleć, co tu się wydarzy, co przyniesie przyszłość. A wam życzę miłego dnia, poranka, popołudniu lub wieczoru, w zależności to, o której ogląda. A ciekawe, czy wiecie skąd to. Na razie, do zobaczenia, cześć!